Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło przywitać Państwa w Teatrze Szekspirowskim. Witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Bezradność filozofa. Jest mi ogromnie miło, że przybyli Państwo tak licznie, ale w pełni rozumiem Państwa decyzję, żeby tu być dzisiaj z nami, ponieważ mamy dzisiaj możliwość goszczenia postaci osoby niezwykłej. Przywitajmy oklaskami Krzysztof Zanussi. Zapraszam. W kuluarach za kulisami pomyliłem się i powiedziałem Krzysztof Kieślowski. Powiedział pan, że nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi, bośmy się bardzo przyjaźnili z Krzysztofem i każde wspomnienie o nim bardzo mnie podnosi na duchu. Ale od razu korci mnie, żeby opowiedzieć pewne zdarzenie z naszego życia, nie takie dawne zresztą, kiedy byłem zaproszony aż do Wiednia. Jakaś kancelaria adwokacka obchodziła 150-lecie, to już samo przez się było niebywałe. I ponieważ ja coś pisałem do ich wydawnictwa, poprosili, żebym przyjechał. Z innych autorów nikt się nie złasił, a ja na tą kolację w Wiedniu dałem się nabrać. Przyjechałem, ona była w Hofburgu i posadzono mnie przy stole z poważnymi politykami. No więc ja skromnie próbuję się przedstawić, bo co to filmowiec dla polityków, a tymczasem ta kancelaria, która pisała konstytucję dla różnych postjugosłowiańskich krajów, zaprosiła, wtedy to był premier, a nawet chyba prezydent Czarnogóry. I ten powiedział, proszę pana, ja się na pana filmach wychowałem, ja pana barwy ochronne to prawie znam na pamięć. Pokraśniałem ze szczęścia i potem był pan premier Serbii. No większy kraj, tylko premier. Ale premier Serbii powiedział, przepadam za pańskimi filmami i wymienił wszystkie filmy Kieślowskiego. Ja oczywiście przyjąłem to z ogromną radością, ale na końcu był kanclerz Austrii i ten powiedział, ja to żadnych filmów nie oglądam. Więc pomyślałem w cichości ducha, że burak, ale tak naprawdę, no to pomyślałem, no ja rozumiem, pan bardzo zajęty człowiek. Po czym wychodząc z tego Hofburgu, jak już się skończył obiad, zdałem sobie sprawę, a czym ja jestem lepszy, ja też nie wiem, jak się nazywa kanclerz Austrii. To prawda. Na pewno nie nazywa się Krzysztof Kieślowski. Bo... Tematem naszej rozmowy jest sens życia. To temat, którym pan się zajmuje od zawsze. Ale również chcemy porozmawiać o kinie, jego kondycji w kontekście świata, który jest coraz bardziej komercyjny, na różne sposoby uwikłany w te mechanizmy. Z tym, że zanim wprost przejdę do tych tematów, to chciałbym zacząć od tego, że właśnie wszedł na ekrany pana nowy film, Liczba doskonała. Dzisiaj zaczniemy od tego, że chcemy Państwu pokazać zwiastun tego filmu, zachęcając oczywiście do tego, żeby udali się Państwo prosto stąd do kina. Nie wiem, w jakim gdańskim kinie można oglądać, ale w Krakowie udało mi się zobaczyć. Jestem uprzywilejowany w związku z tym. Zaczniemy od tego, że chwilę o tym filmie porozmawiamy, nawet jeśli nie wszyscy Państwo jeszcze widzieli. Proszę o zwiastun. Liczba doskonała od tego weekendu w zasadzie do oglądania w kinach całej Polski. Chciałbym zapytać Pana o taką rzecz na początku, dotyczącą tego, no to trochę retrospektywne pytanie. Bo w tym filmie powracają pewne tematy, wątki, które są obecne no, w zasadzie od początku pana twórczości filmowej. Jest młody naukowiec, który matematyk, to też nie jest całkiem nowe w pana filmach, który jest idealistą, który chce rozwiązywać te największe problemy metafizyczne. Wydaje mi się, że stałość tego motywu w pana twórczości jest warta krótkiej przynajmniej refleksji. Bo ja się zastanawiam nad tym, jak się pana spojrzenie na tego rodzaju postać zmieniło przez te wszystkie lata. Czy to jest dokładnie ten sam bohater? Nie mówię o jego
całej warstwie biograficznej, bo oczywiście nie, ale w sensie pewnej figury. Czy to jest dokładnie ten sam bohater, który pojawia się no, chociażby w Iluminacji, czy w Imperatywie? Czy tutaj pojawiają się jakieś inne pytania? A może pan jakoś inaczej dzisiaj te pytania stawia niż przed laty? Wie pan, gdyby istniała dobra krytyka filmowa, to ja bym ich o to zapytał, bo to nieprawda, że ja to wiem. Ja naprawdę tego nie wiem, w jakim stopniu ja robię ciągle ten sam film, tak jak o Flaubercie mówiono, że pisał zawsze tą samą książkę i o wielu autorach tak się mówi, jak się siebie w to angażuje. Ja mam wrażenie, że jednak to bywa ten bohater dość rozmaity. To nie jest zupełnie ten sam, ale fakt, że ja kiedyś studiowałem fizykę, że jestem tym fizykiem upadłym, który upadł do kina, to ja mam poczucie, że to mnie szalenie przyciąga. To jest kraj, znaczy to jest krąg ludzi, do którego mam szczególne przekonanie, bo oni są moim zdaniem o parę kroków przed nami w rozumieniu świata materialnego. My go rozumiemy ciągle archaicznie. My naprawdę dzisiaj żyjemy w XIX wieku, tam gdzieś między Feuerbachem, Engelsem, Renanem, kogo tam wymienić z tych racjonalistów XIX wieku, którzy próbowali wygnać z filozofii metafizykę, a z takiego postrzegania życia wygnać tajemnicę, powiedzieć, nie ma tajemnic, są tylko zagadki, zagadki będą rozwiązane. Życie to forma istnienia białka i kilka takich prostych formuł, które miały wyjaśnić świat definitywnie. I dzisiaj już ta fizyka zaawansowana jest dużo dalej i mówi, że nasza zdolność pojmowania świata jest ograniczona przez te trzy wymiary, jakich żyjemy, przez czas, który dla nas płynie w jedną stronę, ale to nie znaczy, że czas jest taki. On dla nas jest taki, a dla kogoś może być inny. I to są myśli, które mnie ekscytują i dlatego w tym filmie dużo próbuję o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że w sposób przystępny. To nie jest film erudycyjny, w którym trzeba być wykształconym do nauk ścisłych, żeby coś z tego zrozumieć. Ale oczywiście za tym wszystkim stoi coś bardzo ludzkiego, to znaczy rachunek z życia. Pan tak nazwał nasze spotkanie, że do tego trzeba nawiązać. No sens. Sukces w nauce to też jest tylko sukces. Żyje się dla czegoś innego niż sukces. Sukces to jest bardzo takie mylące, taka myląca, powiedzmy sobie, iluzja, za którą się zabijamy, często niepotrzebnie. A inaczej, gdybym zapytał, bo te filmy, w których ta intrygująca pana figura powraca i to oczywiście jest dla mnie fascynujący sposób twórczości, w którym tworzy się cały czas to samo dzieło. Wydaje mi się, że tego typu twórczość ma ogromną wartość. Natomiast chciałbym zapytać w tym kontekście, jak pan patrzy na potencjalną lub faktyczną widownię swoich filmów? Albo inaczej, jak postrzega pan świat i jego rezonowanie z tymi pytaniami przed laty i dzisiaj? Czy to jest tak samo? Czy dzisiaj zainteresowanie, rezonowanie tego rodzaju pytaniami, które pan stawia, jest takie samo, a może jest większe, a może jest jakoś po prostu inne i trzeba innych szukać języków, innych metafor? Wie pan, nie wiem naprawdę jak jest, bo to znowu może zbadać socjolog. Ja widzę oczywiście przemianę płynącą z tego, że staliśmy się społeczeństwem zamożnym. I my tu w Polsce i w całej Europie jesteśmy bogatsi niż kiedykolwiek. To nie znaczy, że nie ma wśród nas biedy i różnych nieszczęść, ale generalnie, prawda, nie ma głodu na przednówku, nie ma dzieci pracujących w fabrykach i takich wszystkich upiorów XIX wieku, które udało się przezwyciężyć za wielką cenę, zresztą, którą zapłaciły minione pokolenia. I teraz ja mam wrażenie, że ta sytość, ten pełny brzuch spowodował takie metafizyczne otępienie, takie poczucie, że nie warto się zastanawiać nad tym, no, że życie ma swój określony i krótki wymiar i że potem może coś jest, może nie ma nic. Pytał o to Leibniz z wielkim przekonaniem.
A my dzisiaj o to nie chcemy pytać. Wielu ludzi ucieka od tych pytań. I to jest smutne, bo to moim zdaniem jakby degraduje człowieka. No, pewna godność człowieka leży w tym, że on jako jedyny, zdaje się, spośród istot ożywionych wie, że umrze. Chyba zwierzęta tego nie wiedzą. Nie mam ich jak zapytać. Ale to jest coś bardzo specyficznego dla nas, że my to wiemy. I moim zdaniem nie ma co od tego uciekać. Nie ma na to żadnego rozwiązania. Ale trzeba się do tego jakoś przynajmniej myślowo przygotować. I teraz z tym jest trudniej niż było, ale może za chwilę będzie łatwiej, bo ten czas tego brzucha też się kończy, bo przyszły nowe zagrożenia, przyszedł COVID, tylu ludzi nagle niespodziewanie umarło. Byliśmy na to zupełnie nieprzygotowani, jakbyśmy nie mieli dżumy Kamiusa do przeczytania wcześniej. A teraz mamy wojnę tuż obok i nie wiemy, którego dnia ona się może przenieść do nas. I wtedy wszystko się zmieni, od razu cała perspektywa się zmieni, już nie będziemy mieli takiego złudzenia, że życie to bezpieczna przygoda. Nie, życie to bardzo dramatyczna przygoda i pełna wielkich niebezpieczeństw, bo życie jest strasznie łatwo przegrać. I to widzimy po ludziach, którzy sobie nie mogą dać rady z tym życiem. Jest bardzo trudno utrzymać się w pionie. Ale wie pan, bo ja tak myślę właśnie o tym obrazie, który miałem przyjemność obejrzeć, że obaj bohaterowie, główni bohaterowie, oni są w zasadzie jakoś wyjęci przez pana z tych zjawisk, o których pan przed chwilą powiedział. Nie ma tam śladu jakiegoś naznaczenia pandemią, nie ma śladu, nie wiem, kryzysów politycznych, w których oni żyją, ekonomicznych. Obaj są w sumie, można powiedzieć, ustawieni, ustabilizowani mniej lub bardziej, ale jednak życiowo. Zwalnia ich pan z wszystkich trosk i każe im pan, jeśli tak mogę powiedzieć, jako demiurg po drugiej stronie kamery, po prostu rozmawiać o tych rzeczach fundamentalnych, jakoś poza takim całym bólem codziennej egzystencji w wymiarze społecznym. Tak, bo oni mają jakieś tam... Wszystko prawda, to jest dokładnie tak zamierzone, żebym ja nie musiał powtarzać wszystkich innych uwarunkowań, które znamy. No powiedzmy, że człowiek osiągnie pewien stopień materialnej niezależności. I co wtedy? Ja od tego momentu zaczynam dokładnie moją rozmowę. Ale... Pomijam tam to. Uważam, że są ludzie dzisiaj. Przyszedł taki czas, już coraz częściej widzę wśród najmłodszych moich kolegów, studentów, takie odkrycie, że można żyć w takiej minimalnej czy minimalistycznej skali, że można nie zabiegać o duże mieszkanie, tylko mieć małe, że można pożyczyć rower, nie trzeba go kupować. To tak robi mój bohater. I że... No jest hipsterem, tak. Można no właśnie, ale że żeby się nie zabijać za tą pełną szafą, bo po co tyle szmatek tam wisi, może wisieć mniej i też będzie dobrze. Natomiast są inne wartości, takie właśnie międzyludzkie, których moim bohaterom brakuje, których szukają. I na nich się to zasadza. Aha. Mój aktor mi świetnie podpowiedział. Śmieszne, że zrobiliśmy film, znamy się od tego półtora roku, kiedy pracujemy razem. I ja napisałem scenariusz, a on mi mówi coś takiego, odpowiadając na pytanie, co to jest liczba doskonała. On mówi, no dla mnie to jest liczba mnoga. Jak ja mówię my, a nie ja, to przekraczam ogromnie ważny próg egoizmu, który dzisiaj jest programem, bo egoizm jest propagowany dzisiaj w kulturze masowej jako rozwiązanie pozytywne. Zajmij się sobą, jesteś tego warta. To wszystko są hasła, prawda, kup więcej i to są hasła, pod którymi ludzie żyją. Ja mam taką wątpliwość, bo zgadzam się z tą diagnozą w wielu wymiarach z kondycji współczesnej. Natomiast taka wątpliwość, która we mnie się trochę rodzi, ale myślę, że też może się rodzi w wielu widzach, to jest taka, że kiedy oni w zasadzie zajmują się kwestiami metafizycznymi, będąc uwolnionymi od tych wszystkich zawirowań, to, że w jakiś sposób to też jakoś w tym filmie się pojawia, że tak naprawdę to się zajmują swoim ja tylko na trochę wyższym poziomie, na poziomie pytań subtelnych. I wydaje mi się, że dzisiaj jest bardzo wielu na przykład młodych ludzi, którzy z jednej strony, tak jak myślimy obaj, jakoś kłócą się z konsumpcjonizmem, a z drugiej strony nie zadają sobie pytań metafizycznych w taki sposób, w jaki my jesteśmy nauczeni je sobie zadawać, bo na przykład angażują się w kwestie klimatyczne
i w tym zaangażowaniu się potrafią spalać. Pewnie idealizuję wielu z tych ludzi, ale chcę to specjalnie tak postawić, że z tej perspektywy świata, który w jakiś sposób staje na krawędzi, być może jest tak, że zajmowanie się tymi pytaniami fundamentalnymi w takiej przestrzeni bezpieczeństwa egzystencjalnego jest pewną formą ucieczki, zamykania się w jakimś kloszu, jakiegoś takiego właśnie odcinania się od tych realnych zagrożeń i też zwalniania się z zaangażowania. Ale ja myślę, że to zupełnie niezasadne w stosunku do historii, którą ja opowiadam. Mój bohater ma pasję, czyli ma to, co najważniejsze. On doskonale wie, czego chce w życiu, bo jest matematykiem. I jest utalentowanym matematykiem, któremu jego badania wychodzą, więc jest to człowiek sukcesu. I on z tej perspektywy, kiedy nie ma żadna kula nie jest mu przyczepiona do nogi, on zaczyna odkrywać, że ta pustka życia, w którym nie ma miłości, a on jest nauczony takiej właśnie wyrafinowanego egoizmu. I o tym gdzieś próbuję mówić, to jest ta strona moralna, mam nadzieję, że nie moralizatorska, ale mój stary bohater, który właściwie żałuje, że w życiu nigdy nie kochał, to też jest człowiek, który pokazuje, że osiągnął wszystko poza tym, co najważniejsze. Czyli, że miłość jednak jest tym horyzontem. No chciałbym tak to nazwać, chociaż miłość jest antynomiczna, przynajmniej ja takiej retoryki używam, antynomiczna wobec wolności. Jak człowiek kocha, to oddaje część wolności komuś drugiemu. I bez tego nie ma miłości. Jak każdy siebie tylko kocha, to relacja międzyludzka na ogół jest bardzo powierzchowna. A chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz, bo będę chciał w pewnym momencie na chwilę przynajmniej oddalić się od filmu, ale korci mnie strasznie, żeby o jeszcze kilka rzeczy tak konkretnie zapytać, choć pewnie w większości jeszcze Państwo nie obejrzeli, ale jest pewnego rodzaju dychotomia tych dwóch bohaterów, starszego okresu życia, który, można powiedzieć, świetnie sobie radził w rzeczywistości merkantylnej, konkurencji, zrobił, prawda, karierę, jest bogaty i tak dalej, gdzieś jest okresu życia, ale można powiedzieć, pływał w tym świecie jak ryba w wodzie. No i z drugiej strony jest ten idealistyczny bohater. No nie wiem, bardzo mi to przypomniało relacje z barw ochronnych pomiędzy docentem i magistrem na jakimś tam poziomie, że to te postaci jakoś nawiązują do siebie. I taki mi przyszedł trochę taki szatański pomysł, że na ile te postaci jako dwójka stanowią pewnego rodzaju mapę pańskiego wewnętrznego świata. Jeśli mogę takie intymne pytanie zadać. Że z jednej strony mamy kogoś spełnionego, kto doskonale funkcjonuje w swoim środowisku, jest spełniony w swoim zawodzie, jest człowiekiem sławnym i tak dalej. Więc ma pewne cechy tego, w tym wypadku, wyleciało mi imię z głowy. Mówi pani o moim docencie Szelestowskim. Nie, w tym nowym tutaj filmie. Joachim się nazywa, milioner. Tak. U schyłku życia. A z drugiej strony jest ten młody, który jest idealistą i że też myślę sobie, jest jakaś strona pańskiego świata, nie chcę powiedzieć, że pańskiej osobowości, bo nie chcę psychologizować, tak? Ale na ile pan właśnie pisze takie dwie postaci, bazując na jakimś swoim wewnętrznym napięciu? Ależ oczywiście, że tak jest. No po prostu tu nie mam co ukrywać. To już dużo wcześniej odkryto. Chyba Flaubert powiedział, że pani Bowary to ja. I wszystkie postacie w moich filmach to są po trosze jakaś projekcja jakiejś strony mojego własnego wewnętrznego ja. Ale odczuwa pan to napięcie, które jest pomiędzy nimi też jakoś oczywiście, w swoim życiu? Oczywiście, dlatego ten człowiek sukcesu jest tym człowiekiem, który dopiero ma prawo kwestionować ten sukces, bo go osiągnął. Kto nie osiągnął, ten zawsze ma takie pragnienie. Ja po drodze powiedziałem, że ja zawsze myślałem, robiąc filmy, żeby napisać je tak, żeby się podobały na przykład panu Kołakowskiemu. Nie byłem jego bliskim znajomym, ale wiem, że parę filmów obejrzał. Jeden był troszkę pod jego natchnieniem, więc bardzo się ucieszyłem, jak on w jednym z moich filmów wyłapał taki dialog, który udało mi się napisać. Myślę, że to nie ściągnąłem tego od nikogo, a jak ściągnąłem, to nieświadomie.
o tym, komu nie zależy na pieniądzach. Otóż to było w rewizycie. Tym, co nie mają, no to strasznie zależy. Tym, co mają, zwykle zależy, żeby mieć jeszcze więcej. Jedyni, którzy mają dystans do pieniędzy, to ci, którzy je mieli. Już nie mają, ale wiedzą, że nie warto się było zabijać. Okej, okay, no to no może to być bardzo wyzwalające dla niektórych z nas, którzy jeszcze nie mają tych pieniędzy, że może nie warto za nimi biegać. Dobrze, proponuję, żebyśmy te konteksty takie kulturowe naszego spotkania, naszej rozmowy poszerzyli. I chciałbym zaprosić do naszej rozmowy Szekspira, a dokładnie Hamleta szekspirowskiego, którego monolog przybliży nam Anna Kociarz. Anna Kociarz w pierwszym monologu Hamleta, który wydaje mi się, że buduje jakiś taki przejmujący obraz świata i każe na całą tragedię Hamleta no, patrzeć w określony sposób. W pańskim filmie pojawia się motyw z rozmowy Hamleta z Horacym, kiedy mówi, że są rzeczy na tym świecie, które się nie śniły filozofom. To jest taki trop, który pan pozostawia, że ta postać Hamleta jest istotna. Natomiast ja chciałbym się zapytać pana o ten obraz świata, który roztacza Hamlet w tym monologu, gdzie padają słowa o powszechnym zepsuciu i tak dalej, i tak dalej. Gdybym mógł poprosić pana o egzegezę tych słów, jak dzisiaj te słowa do pana przemawiają, jakie rodzaje rozkładu, upadku i innych form jakiejś degradacji dostrzega pan wokół siebie najintensywniej. Wokół siebie, niekoniecznie w jakiejś skali mikro, ale tego świata, w którym wspólnie żyjemy i któremu się wspólnie przyglądamy. Wie pan, ta miara bierze się z porównania. Ja przeżyłem czasy stalinowskie jako dziecko i wiem, że to były czasy upiorne, ale nie brałem w nich tego czynnego udziału, bo nie byłem jeszcze podmiotem. W razie ledwie może nim się stawałem. Mojemu pokoleniu dane było przeżyć ten rozkwit Solidarności. I to był moment, kiedy świat stawał się z dnia na dzień lepszy. Jeszcze nie padły instytucje, jeszcze były wszelkie represje, ale ludzie zrobili się piękniejsi, zaczęli działać szlachetniej, przezwyciężali słabości. Wielu, nie wszyscy oczywiście. I to tak szło aż do zwycięstwa i dalej robiło wrażenie, że idzie w dobrą stronę. No a dziś widzimy, że jest dużo gorzej niż nam się wydawało. Chociaż znowu jest jakiś zryw, bo ten zryw ukraiński to jest no znowu jakby nawrót do Solidarności. To jest nawrót do tego, co w ludziach najlepsze. Natomiast bezkarność zła, to, że zło nie no, woła o pomstę do nieba, a ta pomsta wcale nie przychodzi. I chrześcijanie się odnoszą do miłosierdzia, no ale gdzie wtedy sprawiedliwość? Z tym jest wieczne rozdarcie. I to mi dzisiaj szalenie doskwiera, bo chciałbym wierzyć, że przynajmniej możemy liczyć na jakąś sprawiedliwość, a tu trzeba sobie powiedzieć, nie będzie tej sprawiedliwości. I trzeba się pogodzić z tym, że świat jest taki, jak to Hamlet opisał. Chociaż są w nim te cudowne wyjątki i te dobre chwile i tym się podnośmy na duchu. A myśli pan, że Hamlet był konserwatystą? Albo inaczej zapytam, czy ja mógłbym pana określić jako konserwatystę? Jak pan sobie życzy. To... Ale nie, ale chodzi o to, wie pan, ja wiem, że pan jest człowiekiem kulturalnym i każdy epitet pan zniesie, tak? Nie, bo wydaje mi się, że to są zupełnie kategorie akurat nieprzystające do tematu naszej rozmowy, bo rozmawiamy o jakimś porządku świata i tutaj nie ma postawy konserwatywnej czy niekonserwatywnej. Konserwatysta tradycyjnie to jest ten, który bardziej zwraca uwagę na ciągłość zdarzeń,
a prawda rewolucjonista na ich gwałtowne przemiany. Ale też w konserwatyzmie jest coś takiego, jest pewnego rodzaju wspomnienie, że znaczy dobrze to już było, prawda? Nie, nie, to ja w takim to zupełnie nie mam tego złudzenia, ale, że było kiedyś dobrze. Ale w pana książce ostatnio pada takie stwierdzenie, może ja to tak nie przeczytałem dokładnie, więc chcę pana o to dopytać. Znaczy, że na przykład idea Christianitas, prawda? No to jest jakiego, to jest idea uniwersalizmu chrześcijańskiego, że wygrywają wartości chrześcijańskie. Trochę tak było w średniowieczu, ale się to nie do końca udało. No i że teraz... No, ale ze średniowiecza wyrósł uniwersytet i paru innych ważnych rzeczy, Nie deprecjonuję wartości średniowiecza, właśnie, jak pan wie. Nadzieję. Zajmowałem się też filozofią średniowieczną, więc nie o to chodzi, tylko... Chodzi o to, czy pańskim zdaniem, bo tak rozumiem konserwatyzm, którego absolutnie nie chciałbym mylić z jakąś formą, wie pan, takiego medialnego zaszufladkowania. Uważam, że to jest poważna propozycja światopoglądowa. Dzisiaj oczywiście jakoś zdewaluowana ze względu na to, że jest to słowo nadużywane przez wiele osób. Ale chodzi mi o to, czy przyświeca panu taka idea właśnie, że no, nie ma nowej Christianitas, niestety. Czyli, że czy ma pan sobie jakieś takie, oczywiście trzeźwo przyjmuje pan to, że nie da się tego zrealizować, ale że tęskni pan do takiego porządku, który już był. Nie, do tego, że był to niebo, nigdy nie było dobrze. A chociaż czasami było troszkę lepiej niż dzisiaj, ale często było dużo gorzej niż dzisiaj. Wszyscy mamy za sobą jako ludzkość drogę od jaskini do czegoś, co jednak jest od jaskini lepsze, myślę o naszej rzeczywistości. Więc tej tęsknoty nie mam w sobie. Natomiast ja wierzę, że w chrześcijaństwie jest ciągle potencjał, który może się jeszcze uruchomić, ale nie musi. Nie mam do tego żadnej gwarancji. Natomiast mam to przekonanie, że inna formuła już tego Christianitas w XXI wieku może być propozycją ciekawą dla świata, jeśli byśmy ją umieli dobrze sformułować. Jeśli by się trafili nowi reformatorzy, czekam na nowego świętego Franciszka i z wielkim strachem myślę, że to może być raczej Marcin Luther, że to ktoś po prostu musi rewolucyjnie potrząsnąć tym kościołem, który się w dużym stopniu, trzeba to powiedzieć, zagubił we współczesności. Ja na to patrzę z wielkim smutkiem, z wielkim żalem, ale ja tego faktu nie mogę podważyć. Mm-hmm. Bo myślę o tym Hamlecie, który ma w sobie taką tęsknotę za tym ojcem, który był szlachetny, jest jakoś idealizowany, prawda? To może być metaforycznie rzecz ujmując Bóg, to może być jakiś idealny władca, no właśnie święty Franciszek, może mąż opatrznościowy, jakkolwiek by go nie określić. I jest jakiś ogromny ból w Hamlecie, który go jakoś myślę też autodestrukcyjnie nastraja, prawda? Że ani zemsty nie ma za bardzo możliwości, żeby dokonać, ale też w sensie pozytywnym wskrzesić ojca też się już nie da i jakby być nim też on nie jest w stanie. No wie pan, mnie zastanawiało, bo wiele razy nigdy nie inscenizowałem Hamleta, mimo że bardzo dużo pracowałem w teatrze, ale do Hamleta nie miałem odwagi nawet sięgnąć. Ale chodziło mi takie pytanie, no pan jako w tym teatrze to można szczególnie swobodnie zadać. A co z dziadkiem Hamleta? To jest poważne pytanie. Może ten dziadek, on znowu był potworem, takim jak jest też brat Klaudiusza. I może to tak jest, że to jest taki cykl przemienny, że po łajdaku następuje człowiek szlachetny, a po szlachetnym następuje łajdak. Może to tak, nad tym cierpi Hamlet, więc to nie jest konserwatywne w żadnym stopniu. Bo też rozmawialiśmy przed spotkaniem o czymś takim, jak tak zwany nihilistyczny konserwatyzm. I wtedy Hamlet byłby kimś takim, kto mówi, no Christianitas już nie nadejdzie, myśmy zatracili tę możliwość, za daleko to już zaszło, już ten czas jest kością wyłamaną w stawie, jest out of joint i nie da się nawiązać, nie ma możliwości nawiązania tej ciągłości. W związku z tym, no jedyne co jest, no to
cynicznie zemścić się na tym świecie. Może on już jest tak nędzny, że się go nie uratuje. Wiem, że to nie jest pańska perspektywa, tylko wie pan, jest jakaś myślę, znaczy wydaje mi się, że nie ma poważnej rozmowy u nas o środowiskach konserwatywnych, które mają w sobie bardzo takie, można powiedzieć, dziwne ciągoty czy dziwne inklinacje. Ja się czasem zastanawiam, czy część tego konserwatywnie myślącej części naszego społeczeństwa, nie tylko naszego, tylko w ogóle zachodniego, że ma w sobie coś takiego, co moglibyśmy nazwać resentymentem wobec czasów obecnych. Że ponieważ one w sensie wyznawanych wartości nie będą już szły w tym kierunku, który jest dla nas ważny, to jedyne co, to po prostu trzeba wziąć za mordę, trzeba zdusić, ewentualnie może jakoś zmanipulować. No dobrze, ale przecież taka filozofia przemocowa jest równie głęboko zakorzeniona na lewicy. I tak samo postępowała rewolucja w imię lepszego świata. Łamano wszelkie zasady moralności, przyzwoitości. Mówiono, że to bój to jest nasz ostatni, wobec czego nam wszystko po drodze wolno. Ja myślę, że nieszczęściem każdej ideologii jest ten właśnie cynizm, czy dalej posunięty nihilizm, czyli utrata wiary w jakąkolwiek świętość, w jakiekolwiek dobro, w jakąkolwiek prawdę, mimo że żadna prawda ani żadne dobro nie jest osiągalne w 100%. Ale póki my do tego tęsknimy, no to mamy szansę rozwoju, możemy posuwać się naprzód. A jak stracimy wiarę, że coś może być lepiej, no to rzeczywiście jesteśmy skazani. I tworzymy tą właśnie cywilizację śmierci, o której ludzie strasznie nie lubią tego sformułowania, albo je redukują do jakichś spraw wąskich. A to chodzi generalnie o to, że rodzaj ludzki jest zdolny do samozagłady. W razie mamy takie podejrzenia. I teraz pytałem, już na pewno kultury mają taką zdolność. I kiedy tracimy wiarę w siebie i w to, żeśmy zbudowali w końcu, no nie ma co mówić, Molter się pomylił, myśmy zbudowali najlepszy ze światów, albo najlepszy ze światów został nam dany. Nikt lepszej cywilizacji niż nasza nie stworzył. I teraz ta cywilizacja zaczyna siebie samą podcinać, prawda? Podejmować te próby kancelowania, żeby powiedzieć po angielsku, tego, cośmy osiągnęli. Zamiast zastanowić się nad tym, jak daleko możemy pójść do przodu. Natomiast kwestia użycia przemocy dla ratowania gatunku, no to jest osobny rozdział i to wielu, którzy są na krawędzi rozpaczy, mówią tylko przemoc. Moim zdaniem od razu wtedy się mylą, ale są chwile, kiedy bez przemocy ludzkość nie może się ostać. To też jest prawda, to właśnie są takie chwile krytyczne, taki tonący statek i trzeba, żeby jakiś porządek nastąpił. Ja myślę, że stworzyła się taka alergia postfaszystowska w tym sensie, że obawa, że każdy porządek to jest zapowiedź przemocy i opresji. Otóż są chwile, kiedy porządek jest niezbędny i jak go nie będziemy przestrzegali, to wyginiemy. Więc też bym nie przypisywał tego żadnej politycznej stronie. To jest tak samo po lewej, jak po prawej. Tak, tak. Ja nie zamierzam mówić, że tylko jedna strona ma inklinację do przemocy. Absolutnie nie. Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle ta inklinacja do przemocy jest wszechobecna w jakiś sposób. Myślę, we wszystkich nas. Tylko to jest pewnego rodzaju tabu. Albo może jest tak, że mamy taką tendencję, żeby tę przemoc tylko widzieć u tych naszych oponentów, u drugiej strony. Tak? No dobrze, ale przemoc można też wysublimować. Jak patrzę na życie, no chociażby Marii Curie Skłodowskiej. Przecież to jest kobieta, która niesłychanie gwałciła swoją naturę w imię nauki, dzięki której iluś ludzi nie umarło na raka. No więc krótko mówiąc, to była słuszna postawa kobiety, która poświęciła swoje zdrowie, swoje życie osobiste w dużym stopniu w imię czegoś, co było ważniejsze. No można to nazwać przemocą, ale to była przemoc pozytywna. Dobrześmy na tym wyszli, że ona tak wybrała. Przecież mogła być przeciętną pracownicą naukową i byśmy o niej nie słyszeli. Ja się zastanawiam, czy Hamlet wierzył w Boga.
No, z jednej strony, no, choćby w tym monologu padają takie słowa, że gdyby nie Bóg, prawda, to on by popełnił samobójstwo, gdyby Bóg nie zakazał. Ale te jego dylematy, no, choćby ten wyjściowy, być albo nie być, no, jest, można powiedzieć, to są dylematy w dużym stopniu nowoczesnego podmiotu, prawda? Znaczy, wydaje mi się, że człowiek, który ma jakiś taki w sensie chrześcijańskim jednoznaczny tutaj wymiar wiary, raczej sobie tego pytania chyba nie zadaje. Więc ja nie wiem, jak jest z tą wierzeniowością Hamleta, ale dlaczego o to pytam? Czy dlaczego o tym mówię? Bo chcę jeszcze raz wrócić do filmu. Film jest bohater główny, zajmuje się kwestią przypadku, matematycznie rozważa, próbuje jakoś okiełznać w pewnym sensie przypadek jakąś regułą matematyczną. I dla Pana to jest punkt wyjścia do pytania o Boga, prawda? I padają takie słowa, no, bardzo chrześcijańskie, że no, dla ludzi, dla wierzących przypadek, no, to jest ta szata, którą przybiera opatrzność na przykład, prawda? I wczoraj byłem na tym filmie ze znajomymi, i to byli ludzie niewierzący. I myśmy o tym rozmawiali, że dla nich to też jest jakoś zastanawiające, oczywiście, że są takie przypadki, które odmieniają nasze życie, że są takie przypadki, które wydają nam się nieprzypadkowe, że są jakieś koincydencje, które nie powinny się wydarzyć, zdarzają się, jakieś aury, które tam ktoś rozpoznaje. I jeden z tych znajomych mówi, no tak, ale właśnie różnica pojawia się w tym momencie, w którym Zanussi, żeby sobie z tym poradzić, potrzebuje Boga, a ja, mi wystarczy nieświadomość, na przykład. No wie pan, czyli krótko ktoś, mówiąc, kto tak powiedział, no nie wystawił sobie dobrej cenzurki, ale dlaczego? Bo nieświadomość jest gorsza od świadomości. To jest jakiś sąd wartościujący. Ja nie chciałbym wartościować, tylko chodzi o to, wie pan... Ale zaraz, bo tutaj jesteśmy bardzo na przeciwległych pozycjach. Dlaczego pan nie chce wartościować? Przecież to najważniejsze. Nie wszystko chcę, bo wie pan, wydaje mi się, że w dociekliwości takiej intelektualnej, jak się za szybko wartościuje... Nie, wolno, to, wolno, ale solidnie. Więc dla mnie jest to za szybko. Nie chciałbym tego od razu wartościować, bo chciałbym niewartościujące pytanie zadać, z którego może jakieś wartości wynikną, nie wiem. Ale chodzi mi o to, że... O te tak zwane, czy wręcz słusznie nazywane pytania metafizyczne. I one są również bardzo bliskie. Jestem, mogę powiedzieć, metafizykiem z zawodu, z wykształcenia. Ale tak sobie myślę, że może kiedy spotyka nas tajemnica, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne pojęcie pańskiej twórczości i w ogóle pana myślenia, że jak nas spotyka tajemnica w życiu, to czasem nawet jakoś właśnie ucieczką od niej może być to, że ja sobie powiem Bóg. Bo Boga mogę sobie wyobrazić. Chociaż jest tradycja apofatyczna, która mówi nam, że no, każde podobieństwo jest raczej niepodobne niż podobne. Każda metafora raczej oddala niż przybliża. To jednak myślę, że zdajemy sobie sprawę, że najczęściej w myśleniu ludzi no, dominują takie dosyć mocne antropomorfizacje, prawda? No więc jest jakaś tajemnica, jest jakaś sfera niewyrażalnego sakrum, a my sobie tam wkładamy Boga, my metafizycy, tak samo jak, nie wiem, freudyści sobie wkładają tam nieświadomość, a ktoś inny wkłada sobie, nie wiem, materię czy cokolwiek innego, czy prawa nauki. I teraz pytanie jest takie, dlaczego metafizyk ma się czuć jakoś lepiej, że on używa pojęcia Boga? Dlaczego? Nie, ja nie widzę powodu, żeby on się z tego powodu czuł lepiej. Aha. Ale po prostu jeżeli ktoś ma wrażliwość na tajemnicę, no to już nie ma powodów trafiać w tą pułapkę antropomorfizacji, bo ten Bóg z Kaplicy Sykstyńskiej, brodaty taki frunący na obłoku, no to jest właśnie zredukowanie czegoś niepojętego do kogoś pojętego. I to jest potknięcie, to jest błąd. Tutaj objawienie Chrystus, tutaj oczywiście możemy mieć bardzo różne zdanie, ale jeżeli przyjmiemy, że Chrystus był objawieniem Boga, no to wtedy tą nabrał wymiarów ludzkich i został zredukowany również do swojej człowieczej
wersji. A jeżeli do tego nie będziemy się odnosić, no to Bóg jest tajemnicą, jest niewyrażalny i to, jak wkracza nasze życie, jak to w naszych wymiarach wygląda, no nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Tylko trzeba założyć, że może jak się włączy więcej wymiarów i o tym filmie uporczywie chcę powiedzieć, to może w tych innych wymiarach układa się jakaś logika tych działań, którymi siła wyższa wkracza w ten świat taki, jak my go pojmujemy. Wie pan, zadaję to pytanie, bo wie pan, czuję się też jak w tych spotkaniach reprezentantem pewnej widowni, pewnych ludzi zainteresowanych naszymi rozmowami i po prostu mam takie wrażenie, że jest bardzo dużo ludzi, którzy się autoidentyfikują jako ateiści, czy jako ludzie niewierzący, czy jako agnostycy, którzy wręcz programowo unikają tego słowa Bóg, albo go wręcz odrzucają to słowo, a jednak mają jakieś takie nieprawdopodobne wyczucie tajemnicy. Myślę też o wielu artystach, których... Ale ja myślę, że oni są w jakiś tam sposób otwarci na to, co najważniejsze, czyli ja ich zaliczam do wierzących, chociaż oni o tym nie wiedzą. To mi nie przeszkadza. Natomiast jest też cała rzesza ludzi wierzących tak właśnie bardzo obrzędowo, bez zastanowienia nad tym, o co to naprawdę chodzi i tym, w co wierzę. Ksiądz profesor Heller, którego myśli są mi bardzo bliskie, tak od razu w tych rozmowach mówi, jeżeli komuś uwiera słowo Bóg, bo pod hasłem Bóg dokonano wielu przestępstw, wielu zbrodni, wielu gwałtów, wielu wojen. Ktoś pisał sobie na pasku Gott mit uns. Więc mówmy absolut. To jest słowo, którego używają filozofowie i w imię absolutu jeszcze chyba nikogo nie zabito. Więc może to jest po prostu podmiana jednego słowa i zwalniamy się z tych wszystkich niedobrych skojarzeń. Natomiast każdy, kogo dręczy jakaś niepewność, no jest człowiekiem otwartym na coś, czego się jeszcze nie dowiedział, ale może się dowie. Natomiast mnie przerażają, znaczy boję się ludzi, którzy są pewni. Jak są bezwarunkowo pewni, to boję się, że to prowadzi do fanatyzmu. A dzisiaj fanatyzm jest powszechnie sławiony. Ja jako artysta szczególnie, prawda, mam marzyć o tym, żeby mieć wielu fanów. A fan to jest fanatyk, to bardzo niedobra cecha. Ja nie chcę żadnych fanatyków. Ja chciałbym mieć wielbicieli, ale nie fanatyków, nie daj Boże. Chciałbym się powiedzieć święte słowa, więc tak sobie pozwolę. Ale myślę o tym jeszcze, bo mamy pewien temat docelowy, ale z panem się tak fantastycznie rozmawia, że się uruchamia bardzo wiele różnych wątków. Zresztą to są takie pytania, no, które po prostu mam ochotę pana zapytać i usłyszeć, jak pan na żywo o tym myśli. Ale trochę zbliżę się do naszego tematu wiodącego, czyli do kwestii sztuki i jej, można powiedzieć, potencjału, bo o tym chciałbym porozmawiać. Oczywiście przede wszystkim o kinie myślę, ale myślę też o teatrze, w którym jesteśmy swoją drogą. Myślę o takich najbardziej archaicznych, a może już nie archaicznych, ale bardzo początkowych wymiarach naszej kultury. Myślę o starożytnej Grecji, gdzie się narodził teatr. W jakimś sensie pośrednio, w związku z tym też tam korzenie ma młodszy brat teatru, czyli kino, pośrednio. No bo to rozumiem, że jest sztuka, która jest całkiem inna, ale jednocześnie gdzieś pewnie wyrasta z podobnego korzenia. I w tej starożytnej Grecji sztuka teatralna, która no, rozpatrywała fundamentalne pytania dotyczące egzystencji, te tragiczne dylematy, można je rozumieć moralnie, można je rozumieć być może bardziej nawet ontologicznie, nieważne. Ta sztuka rozważająca podstawowe problemy egzystencji, ona była ważnym elementem w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, tak powiem, wzniośle, prawda? Była czymś w Atenach, gdzie była demokracja, tragedia była pewnym społecznym rytuałem, w którym ludzie, no można powiedzieć, otrząsali się z jakichś takich swoich
z pewnej swojej ociężałości i uświadamiali sobie, jakim niezwykłym cudem w pewnym sensie w historii dotychczasowej jest pojawienie się ateńskiej polis, prawda, z jej no, wieloma przywarami, ale też wyższością nad społeczeństwem klanowym, plemiennym i tak dalej. I teraz zastanawiam się, czy ta źródłowa funkcja sztuki, że ona się wprost nie zajmuje polityką, nie musi się zajmować polityką, pyta, niech będzie o Boga lub o tajemnicę, lub cokolwiek w to miejsce, ale co ma tego rodzaju rangę i nośność, że ona nie wprost, ale jednak ma jakieś bardzo ważne, bardzo, gra bardzo ważną rolę w tym, żeby kształtować pewne szlachetne postawy społeczne i polityczne. I to jest takie podstawowe pytanie, które mi przyszło do głowy w kontekście naszej rozmowy. Czy dzisiaj w dobie komercjalizacji sztuki, tych wszystkich platform streamingowych, które no, twórcy się bardzo na to skarżą, że to zabija wolność sztuki, że odbiera możliwość realizacji projektów tak zwanych autorskich i tak dalej, i tak dalej, ale też wielu innych zjawisk. Czy w tym świecie, takim chyba trudnym dla sztuki tak zwanej wysokiej, czy jeszcze w ogóle można o tym zadaniu poważnie mówić? Czy jak coś takiego mówię, to od razu jestem śmieszny, bo wiadomo, że już kino, a tym bardziej teatr, nie ma szansy na tego rodzaju oddziaływanie. Wie pan, ja wierzę, że ma, tylko że ja po drodze się w bardzo wielu punktach bym zatrzymał, bardzo bo chętnie. Niełatwo mi jest przyjąć takie rozróżnienia. Najbardziej doskwiera mi to, że demokracja ateńska trwała tak krótko, a Bizancjum trwało tak długo. I że z tej cudownej, odpowiedzialnej, obywatelskiej wspólnoty wyrosła despotia wzorowana na Persach. I Bizancjum niestety było takie, a dzisiaj mamy przedłużenie tego w Rosji. Więc to chyba nie na tym polega, czy sztuka może wpływać. Ja myślę, że ta sztuka popularna, czyli my ją przez uprzejmość nazywamy popularną. To jest naprawdę sztuka niska. Ona też jest, ma sam swoje moralność, ma swoją ma swoje morale, ma swoje nauki i jest przyjmowana także jako element edukacji i coś tam kogoś edukuje. No, na pewno zawsze można zapukać od spodu. Ktoś jest jeszcze prymitywniejszy i najprymitywniejszy utwór go wznosi. No to możliwe. Ale mnie oczywiście interesuje najbardziej, dokąd prowadzą koryfeusze. Gdzie na tych wyżynach sztuki co się przedstawia. I tu mam poczucie, że coś się od kilkudziesięciu zaledwie lat rozsypało. To znaczy opowieści o tym, jak człowiek pokonuje swoje ograniczenia, swoją naturę, jak pokonuje opory społeczne, jak pokonuje swoje uwarunkowania genetyczne. To wszystko bym chciał zobaczyć, a nie oglądam. Oglądam wyłącznie historię ludzkich klęsk. Rozpad rodziny, niemożność kochania, egoizm jako nieuchronny wybór człowieka. To wszystko jest po prostu szalenie dołujące i potem się pojawia ogromne pole dla psychiatrów, którzy z tego żyją, że reperują te pokancerowane dusze. Więc coś tu się dzieje niedobrego rzeczywiście. Ja dlatego, jak dowiedziałem się o nazwie pana rozmów, to już się skrzywiłem. Proszę mi nie mówić o bezradności, bo my źle skończymy, jak będziemy bezradni. My musimy coś zrobić. To nie może być tak, że ja powiem, filozof jest bezradny. No nie, no trzeba coś zrobić, żebyśmy nie byli bezradni. Trzeba na kogoś oddziałać, na coś wpłynąć, kogoś przekonać, żeby ta nasza wizja lepszego świata nie była po prostu tylko takim przedmiotem westchnień, ale była prawdziwie takim inspirującym ideałem. Ale myśli pan, że, no nie wiem jak zapytać o to, spróbuję jak najprościej. Ma pan pomysł na to, jak oddziaływać? No bo samo to, że coś zrobimy, to jest jeszcze za mało, prawda? Znaczy, chodziłoby o to, żeby coś skutecznie zrobić. Oczywiście, no prawda? Ale no to po prostu czasami się komuś udaje. Czasami powstanie dzieło, które nagle się wszystkim spodoba i ich porusza. Popatrzcie teraz niedawno, no zadziwiający sukces tego filmu Johnny. No film, który jest szalenie pozytywny, mimo że jest o śmierci.
i został przyjęty w momencie, kiedy jest takie wzmożenie antyklerykalne i to nikomu nie przeszkadzało, żeby się tym filmem zachwycić. Ja się też nim zachwyciłem, bo tam jest jakiś rys, że coś warto, że coś ma sens, że mimo wszystkich nieszczęść, które spotykają bohatera, on jeszcze jest w stanie tyle dobrego z siebie dla innych wykrzesać, więc właściwie potwierdza wszystkie podstawowe wartości. Ale wie pan, bo tak pan mówi, że to teraz się tak przychyliło, bo w stronę prezentowania tych mrocznych stron egzystencji, niemożności, rozpadu i tak dalej. Ale ja sobie myślę, że czy to w ogóle nie jest domena wielkiej sztuki? Przynajmniej w jakimś wymiarze, no bo mamy Hamleta znowu, prawda? Przecież Hamlet jest no w gruncie rzeczy opowieścią o klęsce, o jakiejś krwawej jatce, która w świecie rozkładu, z którego Hamlet próbuje, najpierw uprzytamnia to sobie, potem próbuje jakoś z tym światem igrać, żeby się nie dać w to wszystko uwikłać, ostatecznie zostaje mordercą. No więc Szekspir, klasyczny autor, no idzie w tym samym nurcie, prawda? No dobrze, a co by pan poradził Hamletowi? Nie wiem. Wie pan, ja raczej pytam Hamleta, co by mi poradził. No może swoim złym przykładem coś dobrego poradził. No bo on jest tym złym przykładem człowieka przegranego, który nie znalazł drogi. Może trzeba było po prostu wstąpić do klasztoru, no to też byłby, zamiast Ofelię posyłać, to samemu pójść. Nie, wie pan, wydaje mi się, że nie, zresztą on studiował gdzie on studiował? W Norymberdze, tak? Nie, Wittenberdze studiował, czyli tam, gdzie mistrz Luther zaczął. Luther zaczynał, więc to jest pytanie już do szekspirologów, czy to jest przypadkiem. Ale wie pan, nie, myślę, że o tym akurat nie pomyślałem. Zresztą mamy też takie odczytania Hamleta, które są bardzo, bardzo pozytywne, że to jest jednak wielki bohater. Choćby Wyspiański tak o nim pisał przejmująco w swoim studium o Hamlecie, więc tak nie jest do końca, że to jest opowieść o człowieku, który przeszedł na ciemną stronę mocy. Natomiast na pewno nie jest to opowieść ku pokrzepieniu serc, prawda? Ale po pokrzepieniu serc to jest to nieszczęście, które dotknęło naszą literaturę w XIX wieku, bo zamiast w służbie prawdy była w służbie pokrzepiania serc. I tym się różni trylogia od Wojny i Pokoju, że w trylogii jest troszkę tak na siłę ten optymizm wkładany w postaci, które się czyta, o których się czyta z pewną radością, a potem człowiek jednak ma pewne poczucie pustki, że to tak nie zbudowało nas naprawdę. No i to jest kwestia, czy sztuka może być dydaktyczna. Raczej nie powinna. Że sztuka to jest dzielenie się z drugim, a nie pouczanie go, gdzie jest wyjście. I myślę, że Hamlet mnie też zmusza, żebym szukał wyjścia. I ja oczywiście też nie wiem, jakbym wystawiał Hamleta, co bym umiał z jego pomocą powiedzieć. Ale upieram się przy tym, że dzisiaj sytuacja naszej cywilizacji, kultury, społeczeństwa jest na tyle groźna, że już nie ma się co, tu już nie ma miejsca na żarty. Tu trzeba naprawdę dbać o to, żebyśmy się nie rozsypali do końca i żeby któregoś dnia do nas, do mieszkania nie zapukała albo sztuczna inteligencja, albo urzędnik chiński, bo to na równym poziomie stawiam te zagrożenia. Wie pan, jeszcze chciałem zapytać, bo mam wrażenie, że w pana myśleniu, upewniam się, czy dobrze rekonstruuję, ale opieram się głównie na wywiadzie, którego pan ostatnio udzielił, ukazała się ostatnio ta książka. I mówi pan o tym, i trochę wracając do tej idei Christianitas, myślę, mówi pan o tym, że żyjemy w świecie pewnego upadku, który jest jednak odejściem od wartości chrześcijańskiej, od chrześcijańskiej metafizyki. Mówi pan, że żadnej lepszej nie wymyślono, więc trzyma się jej pan. I teraz ja się zastanawiam, naczytałem bardzo dużo krytyków chrześcijaństwa, są dla mnie bardzo ważni filozofowie. I oni zaszczepili pewną we mnie nieufność wobec takiej tezy. Mianowicie, że my tak lubimy w pewnych kręgach mu utyskiwać na świat, że on jest taki zły, bo on odpadł od chrześcijaństwa. Natomiast, że można na to popatrzeć trochę dialektycznie i że można spojrzeć również na nasze to pochrześcijańskie społeczeństwo,
że ono jest takie, jakie jest, bo ono jest w gruncie rzeczy wykwitem chrześcijaństwa. Że chrześcijaństwo na przykład zaszczepiając nam wiarę w zaświaty, ten inny wymiar, o którym Pan tak pięknie mówi, no to można też krytycznie spojrzeć, że zaszczepia nam wiarę w zaświaty i w związku z tym powoduje, że i wcześniej, i szczególnie dziś my nie mamy jakiegoś szczególnego szacunku do świata tu i teraz, w sensie przyrody, tak? Że ten motyw eksploatacji aż do bólu, że on jest jakoś postchrześcijański. Albo na przykład to, że utyskujemy na to okropny egocentryzm. Ja się z tym zgadzam. Oczywiście on jest dzisiaj daleko posunięty, choć pewnie da się znaleźć wiele wyłomów. Ale też owi krytycy chrześcijaństwa powiadają, no przecież to jest nic innego niż ten sam motyw chrześcijański, który powoduje, że chrześcijanin jest przede wszystkim zainteresowany zbawieniem swojej duszy i swoim życiem przyszłym. No cóż to jest innego niż rudymentarny egocentryzm? Czyli, że krótko mówiąc, że ten świat, który jest dzisiaj taki, jaki jest, wynika w dużym stopniu nie z odejścia, tylko pewnego rozkładu, pewnego gnicia metafizyki chrześcijańskiej. No to się tak po angielsku mówi. I beg to differ. Aha. Czyli ja się z Panem bardzo nie zgadzam. Ale ja cały czas szukam tego momentu, gdy się nie zgodzimy, żeby... Nie zdziwię się, że Pan się też może ze sobą nie zgodzić, ale... Kto wie, jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Natomiast chodzi mi o to, że ten dylemat, na ile chrześcijaństwo skłania nas do lekceważenia życia doczesnego, to znamy z historii niezliczonych herezji i zawsze był jakiś odruch rektyfikacyjny, który to przywracał do pewnego porządku. Ten świat lepszy możemy osiągnąć poprzez służenie temu gorszemu, a nie psucie go. Więc to jest jakby istotny fałsz. To jest zafałszowanie XIX-wieczne wynikające z rewolucji przemysłowej. A to nie jest nic istotnie chrześcijańskiego. Natomiast mnie zaskoczyło, że Pan mówił o chrześcijaństwie jako o opcji takiej myślowej wyboru, a ja chcę się zapytać, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. To nie zależy od tego, co ja mam, na co ja mam ochotę, czy ja chcę, żeby były zaświaty, czy żeby ich nie było, tylko ja chcę wyczuć, czy tam coś za tą zasłoną jest, czy nie ma nic. No tak, ale można powiedzieć, że przecież to jest właśnie ta kwestia tajemnicy, której nie zgłębimy, prawda? No tak, ale możemy założyć, że tam coś jest. I wtedy możemy z większą wiarą uważać, że realizując dobro na tej ziemi, zbliżamy się do czegoś, co może nas czekać w jakiejś innej, odmienionej postaci, niepojętej, której nie warto sobie nawet wyobrażać, bo szkoda czasu. Prawda? To nas przekracza, musimy to wiedzieć na pewno. I ciągle próbujemy, prawda, ten ideał tak oswoić i właśnie upodobnić do naszych ludzkich ideałów. Niepotrzebnie, to się nie uda i nie warto tego robić. Natomiast ciągle wierzę, że stosunek do świata materialnego, jeżeli on wynika z miłości, to nie może polegać na eksploatacji i użyciu. To jest nadużycie. I przez czas, kiedy wydawało się, że przyroda jest naszym wielkim przeciwnikiem, a tak było przez całe wieki, kiedy, prawda, puszcza zalastała pola, to myśmy patrzyli na to zupełnie inaczej, ale w tej chwili proporcja nas narodziło się taka masa, a planety nie przybyło i wiemy, że mamy dzisiaj inne, z tego samego chrześcijaństwa wynikają zupełnie inne praktyczne wnioski. Kiedyś należało karczować puszcze, a dzisiaj należy sadzić drzewa. I to na pustyni, w miarę możliwości na Saharze, bo jeżeli nie posadzimy drzew na Saharze, to Afryka przyjedzie do nas i zapuka. To przecież wiemy, że tam są miliony ludzi, którzy przy zmianach klimatu będą głodni, a będąc głodni będą nacierać na nas. A my nie zdobędziemy się na to, żeby topić ich łodzie, tylko będziemy oddawali im nasze mieszkania, bo oni się o to upomną. No mówię o takich kasandrycznych wizjach, no, które grożą wszystkim tym, którzy się nie podzielą po dobroci. A już rewolucja bolszewicka najlepiej pokazała, jakie to są skutki, jak się po dobroci nie podzielić. No więc tej nauki żeśmy chyba nie osiągnęli ciągle. A chciałem zapytać o to, jakoś wraca to do mnie z naszej rozmowy, to co Pan powiedział o
o tym, że jakoś nie ufa Pan, czy ma Pan niedosyt wobec tej sztuki, która eksponuje rozkład. Pod jednym warunkiem. Dlatego, że ta sztuka bywa bardzo wzniosła, kiedy wyraża tęsknotę za nieosiągalnym ideałem. Cały Dostojewski jest przecież naprawdę pełen optymizmu, bo on tęskni, bo on odczuwa dolegliwość, że świat jest zły, a ma być dobry. Natomiast czy Julie Beck podobnie myśli, to już mam wątpliwości. No tak, ale o Welbecku trudno jest w tym kontekście. To jest chyba już nihilizm właśnie. Trudno co jest znaczy. Tak jednoznacznie porozmawiać. Ale to ja może przywołam inny przykład. Zaproszę Annę Kociarz drugi raz i przywołam Heinera Millera i Hamleta Maszynę, który chyba w tym nurcie też się mieści, który Pana niepokoi. Anna Kociarz. Anna Kociarz, Heiner Miller, Hamlet Maszyna. No, to jest jeden z takich najmocniejszych chyba tekstów dwudziestowiecznej dramaturgii, no, który jest właśnie jakoś rozpaczliwie pesymistyczny. Hamlet jest rzeczywiście szaleńcem, no bo jakoś szaleje z bólu. Nie ma jakby granicy i nie ma końca obłudy, kłamstwa, przemocy. Wie Pan, ja bardzo jakoś doceniam dwudziestowieczną humanistykę, że się poważyła nazwać tę przestrzeń spustoszenia. I mam w sobie do tego typu prób właśnie ogromny szacunek, dlatego jakoś tak to mnie trochę zatrzymało w tym, co Pan mówił. Ale proszę Pana, jak byłoby pięknie, gdyby Henry Miller napisał sztukę o Mahatmie Gandhim, to byłoby wszystko odwrotnie. A to przecież tylko w XX wieku zdarzył się taki wypadek w historii, że ktoś osiągnął tak niewiarygodnie wielki historyczny sukces metodami, które możemy moralnie zaaprobować. Bo wie Pan, bo ja też myślę jeszcze o tym, ja nie sądzę, żeby Heiner Miller, nawet nie w sensie psychologicznym, bo go nie znam, ale nie sądzę, żeby ta sztuka, ona była tylko jakąś taką agitką na rzecz nihilizmu i poczucia bezsensu. Absolutnie tak nie myślę. Myślę o tym, w jaki sposób, i o to chciałem Pana zapytać, w jaki sposób dzisiaj twórca może zabrać głos w sposób tak przejmujący, żeby rzeczywiście, jakby pewnie się zgodził Pan to nazwać, żeby rzeczywiście poruszyć sumienia. Bo myślę sobie o czym, no mam taki obraz w sobie, ostatni spektakl Krystiana Lupy, nie wiem czy Pan widział, Imagine. Tak. I tam Krystian Lupa, jak to ma w zwyczaju, komentuje z widowni, bierze udział w tym przedstawieniu, trochę jak kantor, tylko z widowni. I jest taki moment, kiedy wpada w taki trans, nie wiem czy robi to za każdym razem, ale w Krakowie tak było, i mówi i krzyczy, mów co spierdoliłeś, mówcie co spierdoliliście, ty co spierdoliłeś i ty mów teraz co spierdoliłeś. I jest w tym, okej, ktoś może powiedzieć histeria, jest w tym coś niestosownego. Sam czuję, że jest to niestosowne, że zacytowałem te słowa, ale jednocześnie ja jakoś z tym empatyzuję. Znaczy wiem, że jemu o coś chodzi, że to jest rozpaczliwe, może wulgarne, może nazbyt ekspresyjne, może przesycone jakąś wizją przesadną rozkładu i końca, ale że to jest jakiś ostatni krzyk artysty, o to, żeby przebić się z pewną informacją, na którą być może jesteśmy zobojętnieni wszyscy, nie? I teraz chciałbym, bo Pana ekspresja twórcza jest zupełnie inna i ja nie mówię, że wszyscy mają być jak Lupa, tylko no właśnie, chciałem zapytać o to, jak artysta ma dzisiaj, jeśli nie w ten sposób, to jak ma się przebić? Przecież gdybym wiedział, to bym tu nie siedział, tylko bym to robił. Ale robi Pan to przecież. No staram się. To nie jest tak, że można na to znaleźć. Albo czy inaczej, czy nie ma Pan na przykład pokusy, żeby właśnie zrobić to w taki drapieżny sposób?
Ja nie mówię, że to... Nie czuję, że to jest takie drapieżne, to jest tylko wulgarne. A to w końcu drobiazg, no można używać tych słów lub nie używać w tłumaczeniu. Ale to nie chodzi o same słowa tylko, prawda? No nie, ale oczywiście, no dobrze, ale tu wracamy do, moralności kościółkowej, zresztą bardzo szlachetnej. Jest spowiedź i należy powiedzieć, co człowiek w życiu zepsuł. Albo w ostatnim okresie, no to ta technika jakby bezpłatnej asystencji jakby w sprawach duchowych, no akurat w chrześcijaństwie się nieźle wykształciła, szczególnie chyba właśnie w katolicyzmie, ze wszystkimi swoimi okropnościami oczywiście, bo nadużycia są zawsze. Ale to, że człowiek powinien robić rachunek sumienia i pytać siebie, co ja zepsułem w życiu, no to jest niezbędne, to bez tego nie jesteśmy w pełni ludźmi. Tylko wydaje mi się, że tutaj chodzi o też jakiś taki moment wstrząsu. To, że ja muszę ze swoim sumieniem się ułożyć, powinienem, to jest jasne, nie? Ale jak wywołać, czy sztuka jest w stanie dzisiaj wywołać ten efekt wstrząsu? Jakie są te drogi? Pan mówi, że ich nie zna, bo by tu nie siedział, ale może byśmy jakoś spróbowali je razem ich poszukać? I one zawsze są zaskoczeniem. To nigdy tego nie da się ani przewidzieć, ani zaplanować, że jakieś dzieło znajdzie rezonans. No teraz... Cała ta przestrzeń kultury jakoś inaczej rezonuje, bo są inne instytucje i to się za chwilę trochę na nowo jakoś ułoży, bo akurat właściwie to epidemia przyniosła Netflixa. Netflix przyniósł ogromną zmianę i prawda, zagraża równie teatrowi, jak i filmowi, ale to są rzeczy jakby techniczne, to się za chwilę ułoży w jakiś nowy sposób. Ludzie mają wielką potrzebę i to jest na pewno niezbywalna tak zwana potrzeba, słuchania narracji, słuchania opowieści o tym, jak żyją inni i wyciągania z tego wniosków, to znaczy jakiejś nauki, tego, żeby nie popełniać tych samych błędów, co nasi przodkowie, tylko popełniać nowe błędy. Chociaż ktoś mi teraz bardzo mądrze przypomniał, że od czasów tablic mojżeszowych nikt nowego grzechu nie wymyślił. To co z naszym wymyślaniem, proszę Państwa? Wszystkie grzechy są ciągle te same. Więc myślę, że coś takiego się, ponieważ jest taka potrzeba, to też znajdzie się jakaś odpowiedź, ale gdzie ona się pojawi, nikt tego, to jest jak obstawianie w ruletce, tego się nie wie. Natomiast ja tu jestem optymistą, bo wiem, że, no, że życie po prostu tego wymaga. Ludzie chcą usłyszeć i zobaczyć taki obraz świata, z którego coś pozytywnego wynika i to nie jest dęta pozytywność, bo tej nienawidzę, tylko to jest jakaś sugestia, czy coś rób, a czegoś nie rób, bo inni na tym interesie źle wyszli. Chciałem zapytać trochę, może odbiegając od tematu, chociaż może nie, bo mówił Pan o tym bizantyjskim świecie, który dzisiaj spadkobiercą jego jest Rosja, trzeci Rzym, jak wiadomo. No i ten największy w artystach, wizjoner, chyba największy Rosji, czyli Dostojewski, przynajmniej jeśli chodzi o pisarzy. No i można powiedzieć, rzeczywiście Dostojewski swoją twórczością, można powiedzieć, ewolucji Bizancjum nie odwrócił. Natomiast dzisiaj jest jakby druga tendencja, żeby tego Dostojewskiego obarczyć odpowiedzialnością za Putina, za to, co robią Rosjanie, co zrobili w Buczy, że to wszystko jest... Da się słyszeć takie głosy, na pewno dużo pan słyszał o nich. Jak sobie radzić z tego rodzaju zarzutami wobec sztuki, skądinąd no, jakoś niezwykle inspirującej, jak sztuka Dostojewskiego? Jak sobie radzić z tymi zarzutami, że ona właśnie jest odpowiedzialna za to, co siedzi dzisiaj w głowach Rosjan? Można to oczywiście zuniwersalizować i zapytać o innych artystów, inne krwawe reżimy, prawda? Przypomnę, że Stalin zakazywał Dostojewskiego, chociaż sam go czytał, więc to wcale nie jest takie automatyczne. No to jest głupstwo oczywiście, obciążanie twórcy za winy popełnione wiek później. Tak samo można Wagnera za cały hitleryzm obciążać i to też wiemy, że jest to głupstwo. Więc ja bym się tym w ogóle nie zajmował, bo wydaje mi się, że to jest takie... Ale czy to nie jest jakoś symptomatyczne? Bo o to jeszcze chciałbym pana zapytać odnośnie takiej diagnozy kondycji kultury współczesnej, to właśnie zachodniej. Czy to nie jest jakoś symptomatyczne, że my mamy taką...
chęć do kancelowania. Ja nie mam takiej chęci. Ale mówię o pewnej tendencji kulturowej, że ona ale fatalna, no po prostu to jest wybuch głupoty. No, dziecinności to jest przecież, no kindergarten, to jest przeniesienie się do przedszkola. No, będziemy obalać pomniki, bo ktoś wyczytał, że ktoś tam miał niesłuszny pogląd. No głupota zupełna. Ja chcę czytać Koziołka Matołka w oryginale i nie zgadzam się na żadną cenzurę, bo to też jest niepotrzebne. Bo co do Dostojewskiego, to myślę, że jesteśmy zgodni. Natomiast chciałem zapytać o taki bardzo ważny autorytet dla Polaków, czyli o Jana Pawła II. Też mówiliśmy się w pewnym sensie, że o to zapytam. I chcę to rzeczywiście zrobić, bo pan jest osobą, która tę myśl polskiego papieża bardzo zgłębiła. Jego twórczość, całą jego, można powiedzieć, biografię duchową zgłębił pan jak mało kto. A przypuszczam, że kiedy pan wgłębiał się w ten świat, no to wiedza na temat różnych rzeczy wątpliwych, czy problematycznych, czy może nawet niegodnych, które gdzieś z życiem papieża polskiego są lub być może są związane, no nie była tak powszechnie dyskutowana i nie była, myślę, też jakoś uświadamiana, tak? Jak to wpływa na pana obraz Wojtyły? Proszę pana, właściwie wpływa w małym stopniu. To aż dziwne powiedzieć, chociaż to jest oczywiście wszystko bardzo przykre. Ale zanim dojdę do takich sądów, to opowiem coś z doświadczenia, bo ja miałem z Watykanem do czynienia właśnie od czasu, kiedy kręciłem film biograficzny o Janie Pawle i to był sam początek tego pontyfikatu. Potem miałem takie zamówienie od kilku telewizji, robiłem film w Watykanie, dokumentalny. To strasznie źle szło, aż ja zerwałem te zdjęcia, powiedziałem, znajdźcie sobie innego reżysera, bo ja w tym towarzystwie nie mam ochoty więcej pracować. Miałem na myśli kurię i cały ten świat. I wtedy wezwał mnie kardynał Casaroli, który był drugą osobą po papieżu. Był takim głębokim antagonistą Jana Pawła i Jan Paweł za jakąś bardzo mądrą radą antagonistę wziął na zastępcę, bo to jest najtrafniejszy sposób, żeby mu związać ręce. I przecież tak było, no, między innymi w czasie podróży incydent z Wałęsą i Obserwatorem Romano, to wszystko były starcia między dwoma zupełnie innymi zapatrywaniami na politykę, na rzeczywistość. Wracam do tego, że obserwowałem te zdjęcia, wezwał mnie kardynał Casaroli, ja miałem całą listę pretensji i krzyw, które doznałem. On krzyknął, proszę pana, niech pan w ogóle nawet tego nie czyta, i tak wiem, co pan chce powiedzieć. I ja panu powiem, dlaczego ta cała rozmowa nastąpi. Pan przypuszczał, że w Watykanie są dobrzy księża. Pan się pomylił. Dobrzy są gdzieś tam w parafiach, są na misjach, są w różnych przedziwnych miejscach i dlatego chrześcijaństwo jeszcze żyje. A tu są najgorsi, powiedział i dodał, tacy jak ja. No więc ja uważam za heroizm z mojej strony, że mimo, że zrobiło to na mnie wrażenie, ale to było na pograniczu cynizmu, to zapytałem go, czy ksiądz kardynał pracuje nad sobą. No, ta rzeczywistość Watykanu nie była, znaczy ta rzeczywistość kurialna i to wszystko, to nie był świat, do którego miałbym kiedykolwiek stosunek nabożny. Nabożny to stosunek do Pana Boga, ale to nie przekłada się na to kłębowisko, które się tam objawia. I teraz dla mnie jest jedno pytanie, którego nikt jakby tak klarownie nie zadaje. Przecież nie ma co pytać, czy papież wiedział. To nie jest prawne pytanie. Pytanie jest, czy papież wierzył, czy musiał uwierzyć w te oskarżenia. Otóż on był zasypany fałszywkami. Kilka razy słyszałem sam, jak opowiadał o niezwykłych fałszywkach, które spływały na wszystkich. Łącznie, że na niego przecież był cały program tu w Polsce przygotowany o tym, jaki miał romans i jak zażądał aborcji. No, wszystko na użytek ewentualnej walki politycznej. Wobec czego mam wrażenie, że on był w tym sensie, pomylił się zresztą jako urzędnik. Mylił się wiele razy, miał fatalne nominacje, miał niestety właśnie trochę teatralny stosunek do obsady, do castingu. I jak ktoś wyglądał
na poczciwego, taki, to go mianował. A to taki to słaby reżyser. Nie, na scenie to się sprawdza. Więc dlatego mówię, że gdybym miał do niego pretensje natury moralnej, to by to rzeczywiście wstrząsnęło moją sympatią, którą darzę jego postać i podziwu. Nie mam dowodów na to, że on musiał mieć pewność, a mimo to przeczył. Oczywiście, że uczestniczył w takim ogólnokościelnym stosunku, żeby nie gorszyć maluczki, że nie wszystkim wszystko można powiedzieć. Ale proszę pamiętać, bo on się wczytywał w to właśnie, jeśli chodzi o pogranicze teatru, historię fałszywki związanej z Piusem XII, Kochut, namiestnik. Przecież ta sztuka została napisana na podstawie KGB-owskich materiałów sfałszowanych i świadczyła o tym, że Pius XII był tym papieżem Hitlera. To była kompletna nieprawda i to się rozpowszechniło. Dzisiaj ludzie powszechnie pamiętają ze sztuki Kochuta, że to był w tym sensie bardzo nieuczciwy papież. Ja nie mam specjalnej sympatii do Piusa XII ze względów polskich chociażby, ale to nie ma zupełnie pokrycia w tym, co sztuka rozpowszechniła. Więc pan pyta, jaką siłę ma sztuka? No negatywną, wspaniałą. Potrafi zniszczyć reputację na długi czas i nie wiem, kiedy ten Pius XII wróci na swoje zasłużone miejsce. Ja rozumiem, ale te ostatnie doniesienia, śledztwa dziennikarskie jakoś nie zastanawiają pana i ich efekty? Nie, właśnie odwrotnie, dlatego że jak już słyszę napaści dotyczące Sapiehy, no to nie uwierzę, żeby Ubecja, gdyby miała jakiekolwiek więcej materiały niż te wymuszone w czasie aresztowania, żeby z tego nie skorzystała. No ale oni dotarli do świadków, do tych pokrzywdzonych. Ja wiem, ale ci pokrzywdzeni nie przekonali, że są prawdziwi. To jest oczywiście nieszczęście, katastrofa, to jest straszne cierpienie tych biednych ludzi, ale oni wyglądali jak ci inni, którzy przychodzili wyłudzić pieniądze lub wyłudzić współczucie. No ale to jest takie bardzo jakieś makiaweliczne w nie, pana... Nie, to nie jest tak, wie pan. Oczywiście, znaczy, po pierwsze nikt przede wszystkim, znaczy co udowodnić, ale też z tego co wiem, nikt z kręgów kościelnych nie zainteresował się tymi ludźmi, żeby z nimi porozmawiać i to rzeczywiście rozstrzygnąć. Oczywiście, bo a priori zakładali, że to są oszuści. I to jest wielki grzech oczywiście, ale to jeszcze... To jest błąd, to jeszcze nie jest moralnie tak obciążające. No tak, tylko że nie ma, wie pan, no, na to zwracają uwagę też katolicy publicyści, tacy jak Tomasz Terlikowski, który był ostatnio moim gościem, czy do niedawna ksiądz jeszcze katolicki Marcin Mogielski, który przeszedł do kościoła luterańskiego. Czy oni jednak są jakimś takim głosem na puszczy, który mówi, no po co są te wszystkie, można powiedzieć, rozedrgane głosy oburzenia, histerii, że ktoś burzy naszą tożsamość i tak dalej, kiedy można by było po tych doniesieniach po prostu spróbować to rzetelnie zbadać. I nikt, wydaje się, nie jest tym zainteresowany. Ale tu pan ma absolutnie rację, podzielam pana poglądy. I na naszych biskupów jestem w wielu sprawach wściekły. Uważam, że no strasznie mnie zawiedli teraz, kiedy nie umieli powiedzieć, otwieramy archiwa, jak się coś złego okaże, to się okaże. To przecież nie narusza podstaw chrześcijaństwa, tylko jest opowieścią o marności ludzkiej. Tej marności jest masa, ale marnością jest również ukrywanie marności. I to budzi we mnie gniew nie mniejszy niż w Terlikowskim. Chociaż on jest zwykle nie do pokonania. Ciężki jest zawodnik z niego, to prawda. Pozdrawiamy zresztą. Proszę państwa, niestety nasz gość ma tylko 20 minut. Patrzę z trwogą na zegarek. Musimy za 20 minut skończyć. W związku z tym chciałem państwa zaprosić do zadawania pytań. Mamy 20 minut na to, żeby zapytać Krzysztofa Zanussiego, o co państwo tylko chcą zapytać. Z tym, że czas miłe, mamy... tylko że teraz ja dopiero pierwszy raz widzę, że państwo są. Bo w ciemnościach nie było widać. Bardzo dziękuję. Także bardzo proszę o w miarę możliwości zdyscyplinowane wypowiedzi. Podnoszenie rąk, tam jest pierwszy głos. Proszę bardzo. Ja mam trzy pytania, jeśli można. Pierwsze pytanie jest takie... Słucham?
Okej, skrócę się. Jedno pytanie jest takie. Zrobił pan ponad 20 filmów w Polsce i za granicą. Który z nich jest dla pana, że tak powiem, najważniejszym filmem? Dla mnie osobiście tej pana całej filmografii najważniejszym dla mnie są Barwy ochronne. Drugie pytanie mam, jednak zmierzam ku trzem. Drugie pytanie jest takie, że z jakiego powodu pana film Liczba doskonała nie został dopuszczony do festiwalu w Gdyni? Trzecie pytanie jest takie, że pan ma drugie imię Pius. I to jest kwestia fascynacji pana rodziców, bo wiem, że pan chyba nie miał w tym udziału przecież, i jest Piusem XII. I dlaczego pan nie używa nigdy tego imienia? Dziękuję bardzo. Od końca zacznę. Proszę pana, to chodzi o Piusa XI jednak, bo Pius XII zaczął swój pontyfikat, kiedy ja się rodziłem, więc rodzice nie zdążyli o nim pomyśleć. A Pius XI dobrze się zapisał. Ja jestem z dalekiego pochodzenia Włochem, więc wypadało dać jakieś włoskie nazwisko, jakieś włoskie imię. Ono jest niestety niezręczne, bo po polsku potocznie to oznacza po prostu pijanica. Ja jestem człowiekiem, który raczej stroni od alkoholu, ale nie ryzykuję, żeby to imię Pius rozpowszechniać. Proszę pana, nie mam swoich wybranych filmów. Zrobiłem ponad 40, więc jeszcze więcej. Każdy robiłem, jak umiałem, najlepiej. Jeden mi się wydaje obiektywnie bardziej udał, drugi mniej. Ale nie mnie to sądzić. Ja mam siedzieć cicho i słuchać, co państwo powiedzą. Jak się podoba Barwy ochronne, wspaniale. Jakby się podobała iluminacja, cudownie. Ale jakby się podobał jakikolwiek inny, to ja się też ogromnie cieszę. Miałem taki problem z Andrzejem Wajdą, z którym no, mieliśmy stosunki przyjazne, acz nie bez czasami drobnego iskrzenia. I Andrzej mi zawsze zarzucał, że ja najbardziej chwalę te jego filmy, których on nie znosi. No, ale ja naprawdę te jego filmy, których on nie znosi, lubiłem najbardziej. Na przykład Bramy Raju, film może niedoskonały, ale niezwykle dziwny, oryginalny, czy piękny, czy Kronika wypadków miłosnych, którą jestem szalenie przejęty. Więc proszę mi darować, że ja się nie mam prawa zabierać głosu w tej sprawie. Jak się panu podobają Barwy ochronne, to dziękuję, cieszę się bardzo. Ja właściwie chciałem uniknąć tego pytania, bo to jest pytanie do pana Kolankiewicza, do dyrektora, do Ministerstwa Kultury, bo oni rządzą tym festiwalem. Uznali, że jest ten film niegodny pokazania na Krajowym Festiwalu. No to taki sąd muszę przyjąć. Głos po drugiej stronie sali. Bardzo proszę. Ja chciałbym rozebrać to po swojemu. Tytuł spotkania, mianowicie Bezradność filozofa. Może trochę przekornie, ale chyba może i trafnie. No, każdy filozof, a pewnie każdy człowiek zastanawia się, czy rządzi nami przypadek, czy przeznaczenie. A to jest takie podstawowe pytanie, czy wszechświat powstał, zaprojektowany, czy powstał dlatego, że mógł powstać. Profesor Wolniewicz, Bogusław Wolniewicz, polemizując z Boylem, sformułował takie definicje możliwości. Skoro coś mogło się wydarzyć, to się wydarzyło lub wydarzy się w przyszłości. I teraz wracając do pańskiego filmu Liczba doskonała, kiedy scena jest, nasz bohater ratuje się zupełnie jakby przypadkowo z zamachu i zastanawia się, czy był to przypadek, czy było to przeznaczenie i zaczyna się zastanawiać nad sensem życia. Oczywiście, jak pan sądzi, czy jako fizyk, i w pewnym sensie stawia pan te piękne pytania matematyczne, czy ten rzeczywiście wspaniały wszechświat, który istnieje, jest naprawdę zaprojektowany, czy powstał dlatego, że mógł? Proszę pana, taki mądry to ja nie jestem, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Proszę tego po mnie nie oczekiwać. Ja mam tylko wrażenie, że to jest, odpowiedź na to pytanie jest poza zasięgiem w ogóle ludzkiego rozumu, że my tego nie pojmiemy. I teraz w różnych porządkach, oglądając zdarzenie, w jednym porządku, prawda, zamachowiec przyjeżdża o określonej godzinie z powodu takiej odległości od miejsca startu i rzuca tą bombę o tej godzinie, a
bohater wychodzi z kawiarni, bo telefon zadzwonił. W jednym porządku to jest cykl przyczynowo-skutkowy, a w drugim to jest cud boski, bo on ocalał i jakby to miało jakiś sens i dla niego, i nawet dla ludzkości. To są dwa porządki. I te porządki się w różnych wymiarach przecinają. I dlatego za niedorzeczność uważam przekonanie, że istnieje coś takiego jak fatum, bo to jest moim zdaniem, takim moim odczuciu, błąd myślowy. Profesor Heller chętnie mówi o czasie jako takiej powierzchni asfaltowej, po której toczy się koło. Tam, gdzie koło dotyka asfaltu, tam jest teraźniejszość. Z tyłu jest przeszłość, a z przodu jest przyszłość, która już jest od dawna. Ktoś ją zna, tylko ja nie mam do niej wglądu. I tak samo właśnie z tymi zdarzeniami, które się wydają nieuchronne. No ale idąc ulicą spotkałem, ponieważ światła tak się ułożyły, można się było minąć, to akurat nie jest mój wypadek, ale kogoś z bliskich, z jakąś panią, no i są ze sobą już 40 lat po ślubie. Czy to był przypadek, że to światło się tak zapaliło, a inaczej? Czy to jest dowód takiej wiecznej obecności Boga w świecie, którą my naszym rozumem usuwamy, nie chcemy jej widzieć, albo blokujemy się przed zrozumieniem tego, co jakieś ludy prymitywne czasami rozumieją nadzwyczaj prosto. I widzą, że świat cały czas daje im jakieś wskazania. My tych wskazań podobno nie widzimy. Może to będzie też jakiś nowy etap rozwoju ludzkości, jak my, rozumowcy, nauczymy się czytać wszechświat, który nas otacza, z tymi znakami, które są do nas adresowane. A może to urojenie, a może nam się tylko tak wydaje. To zawsze pozostaje otwarte. Dziękuję. Mamy tutaj jeszcze głos. Dwa, trzy. No to na te trzy głosy możemy się umówić pod warunkiem, że będą krótkie. Ja mam do pana pytanie jak do fizyka. Czy pan wierzy w determinizm? Bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Gdybyśmy, nie, szanowni państwo, bo to jest tak, jeżeli świat jest zdeterminowany, to jakby nie ma odpowiedzialności za swoje czyny. Gdybyśmy potraktowali fizykę w sensie klasycznym, no to gdybyśmy znali wszystkie położenia cząstek, gdzieś tam energii i tak dalej, potrafilibyśmy do końca powiedzieć, jak to się dalej będzie rozwijało. Wyjście daje nam mechanika kwantowa, która mówi, że pewne rzeczy są przypadkowe, losowe. To wtedy czy my odpowiadamy za to, co robimy? No bo tak naprawdę to, co robimy, to jest jakiś stan kwantowy naszego umysłu, który jest jakby od nas niezależny. A właśnie to ostatnia część pana zdania wydaje mi się do podważenia. Dlatego, że my mamy ten obszar, który odczytujemy, jak oczywiście w determinizm nie wierzę, wydaje mi się, że pochodzi od Newtona i pochodzi z minionej epoki. Natomiast to, że każda decyzja człowieka, którą podejmuje w sumieniu, ma swoje odbicie w przepływie prądu wśród neuronów, to uważam po prostu za dwie odmienne płaszczyzny widzenia tej samej rzeczywistości. Ona jest komplementarna, jest i tak, i tak. No a fizyka kwantowa do tego wszystkiego nas usposabia szalenie pozytywnie. To znaczy zaczynamy rozumieć, że coś może być i nie być zarazem, a jakbyśmy to potrafili zrozumieć, no to w ogóle cały nasz świat wylatuje w powietrze. Kolejny głos. Dzień dobry. Ja zajmuję się ostatnio cenzurą i w jednej z książek natrafiłem na wywiad z panem i zastanowiło mnie taki element pana twórczości, czy jakaś jej cecha, czyli twórczość przed 89 rokiem i po transformacji ustrojowej, bo w tym wywiadzie pada takie pytanie właśnie o autocenzurę, bo to wszyscy cenzorzy deklarowali, że idealny stan to jest, kiedy twórca
sam się cenzuruje. I czy dostrzega pan w tych ostatnich, powiedzmy, 30 kilku latach u siebie lub może wśród innych twórców, reżyserów, jakieś elementy autocenzury, które autorka sami sobie nakładają? A jeśli tak, to jakie? Dziękuję. Proszę pana, to polega na tym, że cenzura, myśmy umieli odgadnąć, co cenzura wytnie, i czasem, to Wajda szczególnie miał wielki talent, że rzucał im ochłap, oni się rzucali na to, kazali to wycinać, a wtedy to, co zostało, wydawało się już cenzuralne. To było bardzo sprytne posunięcie, no ale z cenzurą toczyła się wieczna gra. Cenzura była, jak pisałem tam w tym wywiadzie, na pewno bardzo nieszczera i wcale nie zależało na obronie socjalizmu, tylko własnego stołka. I jak Petent przyniósł jakiś pomysł na to, jak bronić danego elementu w filmie czy w sztuce teatralnej, to cenzor przyjmował to, jak powiedział, to ja swoich przełożonych przekonam, to mi nie będą się czepiali. Natomiast w tej chwili, no, jeżeli w moim filmie Obce ciało, moja bohaterka mówi o tym, co jest na sztandarach ludzi postępu, no to wiedziałem, że za to zostanę potłuczony i tak się stało, wszystko się sprawdziło. To znaczy, było to zdanie niecenzuralne, jak się okazuje. Nie ocenzurowałem się, ale za to mnie ocenzurowano, bo ten film także wypchnięto, nie był pokazany w Gdyni, prawda, był uznany za najgorszy film roku i tak dalej. Właśnie dlatego, że rozwścieczyło to tych, którzy zobaczyli, że ktoś sobie pokpiwa z ich przekonań. No a dlaczego miałbym sobie nie pokpiwać czasami? Z moich przekonań też sobie ludzie pokpiwają. Mhm. Dziękuję bardzo. Głos pani teraz, tak, w trzecim, czwartym rzędzie. Tylko proszę poczekać na mikrofon. Mhm. Dzień dobry. Nazywam się Halina Lewkowska i gdy jeszcze wtedy na Gdańskim Festiwalu Filmów, Polskich Filmów Fabularnych były prezentowane Barwy Ochronne, studiowałam. Miałam ogromną przyjemność rozmawiania z moim ukochanym aktorem, panem Zbigniewem Zapasiewiczem, który tam kreował główną rolę. Myślę, że do dzisiaj Barwy Ochronne są filmem aktualnym. W piątek udało mi się obejrzeć pańską Liczbę doskonałą i uważam, że kreacja pana Andrzeja Seweryna jest wspaniała, zarówno drugiego aktora i również. I że będzie to też bardzo aktualny przez kolejne dekady film, bowiem stawiane pytania, dobrze, że nie ma odpowiedzi, bo każdy je może sobie sam postawić, odnaleźć. Ja wracając z filmu sobie próbowałam zrobić taki krótki podsumowanie swojego życia, ileż było w nim tak zwanych przypadków. I właściwie ja nie chcę zadać panu żadnego pytania, bo nie śmiem. Chciałam panu po prostu podziękować za wszystkie pańskie filmy, za wszystkie pańskie książki, za wszelkie spotkania, za to, że jest pan tytanem pracy i znajduje pan czas na to, żeby z takimi jak my, zwyczajni odbiorcy, się spotkać. Chciałam bardzo serdecznie za to podziękować. A co do tytułu Bezradność filozofa, uważam, że w pewnym sensie on jest bardzo trafny. Mamy 4 minuty i ostatnie pytanie. Aha, proszę bardzo. Pańskie pytanie będzie ostatnie, już niestety nie zdążymy. Bardzo proszę. Mhm. Bardzo zdziwiła mnie pańska wypowiedź o Piusie XII. Sporo o nim czytałem i chciałbym się dowiedzieć, co w pana oczach wybiela tą postać, bo ja takich dużo białych elementów w tej jego historii nie znalazłem. Może nie doczytałem. Właśnie pytanie, z jakich źródeł pan korzystał? Głównie francuskich. Kochut, tak, ale wie pan, to co, z czego skorzystał Kochut, zostało szeroko rozpowszechnione. I o ile, ja nie jestem zupełnie, odsyłałbym do
lektury, na przykład teraz wyszła taka bardzo dobra, dobrze umotywowana czy udokumentowana książka o archiwach Watykanu. Tam jest cały rozdział i ja z tego rozdziału czerpię, bo tam wyszły dokumenty, które dopiero od niedawna są dostępne. To jest wydawnictwo Rosikoń Press, bo to jest na wpół album i tam pan to znajdzie, a archiwa Watykanu. Z tym, że dla mnie, jak powiedziałem, między wierszami postać Piusa XII nie jest sympatyczna. I to nie jest bohater, którego bym bronił, ale ten epizod z taką podstawową fałszywką, która ukształtowała jego sylwetkę, no tak mi się wydaje znamienny, że w takim świecie żyjemy, że bardzo łatwo jest wprowadzić w obieg dezinformacji jakieś fakty nieprawdziwe. I one, no tak jak w Arii o plotce, prawda, kalumniate, jak się to powtarza tyle razy, to już to się powszechnie przyjmuje, a trudno obronić czasami bohaterów, którzy coś tam popełnili, ale nie to, co się im zarzuca. To bym tyle powiedział, pani tak strasznie mile powiedziała i cieszę się, powtórzę Sewerynowi, że spotkał się z dobrą opinią, ale przy okazji, nie, to nie ma, to nie żarty, to dla nas strasznie dużo znaczy, natomiast recenzent Gazety Wyborczej wpadł w taką, nie wiem, czy ja wpadłem w pułapkę, czy on wpadł w pułapkę, ale mnie chodziło o to, że ten milioner w dezynwolunturze pozwala na takie odrosty siwych włosów. Teraz recenzent pisze, jakżeż niechlujnie wykonany film, bo bohater ma odrosty. No, ręce mi opadły. Dziękujemy bardzo. Panie Krzysztofie, ogromnie dziękuję. Gorące brawa. Bardzo dziękuję, że pan przyjął moje zaproszenie. Krzysztof Zanussi. Ogromna przyjemność gościć pana w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Zapraszamy jak najczęściej w nasze mury. Państwa chciałbym zaprosić na kolejną Bezradność filozofa 15. Maja, porozmawiamy o tym nie co sztuka, ale tym razem co filozofia może dzisiaj jeszcze zdziałać. Moją gościnią będzie Katarzyna Kasia. Zapraszam państwa serdecznie. Dziękuję.